Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Jędrzejek-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć kilka słów na temat jednego z rozstrzygnięć wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 września 2022 roku. Mianowicie, w tym wyroku TSUE zawarł 3 postanowienia i wszystkie były bardzo korzystne dla kredytobiorców. Wszyscy, którzy mają kredyt frankowy, na pewno powinni się z tym wyrokiem zapoznać, bo zawiera on fenomenalne twierdzenia i rzeczy, które naprawdę można wykorzystać w procesach, jeżeli Państwo takie prowadzicie. Na pewno warto szczegółowo się zagłębić w to, co Trybunał powiedział. Natomiast dzisiaj chciałam w tym odcinku powiedzieć Państwu kilka słów na temat jednego z tych postanowień, ale dotyczącego szczegółowo kwestii tego, że bank powinien odczuć to, że posługiwał się postanowieniami, które były postanowieniami nieważnymi. A zatem takimi postanowieniami, których w umowach nigdy nie powinien był użyć. I tutaj Trybunał wielokrotnie podkreślił kwestię dotyczącą tego, że nie może być i nie jest zgodne z dyrektywą takie działanie banku, w którym bank zastępuje te postanowienia, które były niezgodne z prawem, postanowieniami zgodnymi z prawem i nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu, że ich przez tyle czasu używał. I tutaj myślę, że na tym polu zarówno Państwo, większość kredytobiorców dostała takie propozycje ugody przez bank, zamienienia tych postanowień, które były postanowieniami nieważnymi, postanowieniami, które są ważne. W szczególności dotyczyło to zastąpienia przelicznika z tabeli kursów na kurs średni NBP. Tutaj natomiast, akurat jeżeli chodzi o ten wyrok, sąd odnosił się do zgody banku na wypłatę lub spłatę przez konsumenta kredytu denominowanego do franka z pominięciem niedozwolonych przeliczników. I rzeczywiście myślę, że to, co najgłośniej wybrzmiewa, jak się przeczyta tak dokładnie ten wyrok Trybunału, to to, że bank powinien ponosić konsekwencje za swoje działania. I w związku z tym uznane zostało za sprzeczne z dyrektywą 93/13, dokładnie z artykułem 7, zastępowanie takich postanowień zamiast uznanie ich za po prostu nieważne. Powinni Państwo bowiem wiedzieć, że w większości kredytów, bo to oczywiście zależy od rodzaju kredytu, od tego, jak długo Państwo go spłacacie, ile już go spłacacie, jakie tam są inne postanowienia, ale co do zasady jest tak, że w większości kredytów bardzo opłacalnym dla kredytobiorców było unieważnienie całości umowy i uznanie, że taki stosunek w ogóle nie został zawarty. A zatem strony miały obowiązek zwrotu świadczeń, które sobie świadczyły. Natomiast zastępowanie tych postanowień niestety właśnie często wiązało się z tym, że bank nie ponosił kompletnie żadnych konsekwencji swojego działania, poza tym, że zaczynało obowiązywać postanowienia, które od samego początku powinny być treścią tego stosunku prawnego, czyli od samego początku takie zapisy powinny znajdować się w umowie i bank nigdy nie powinien stosować tych postanowień niedozwolonych. W związku z tym, że Trybunał tak wyraźnie to powiedział i tak bardzo prokonsumencko, myślę, że też sądy teraz interpretując także inne postanowienia i rozważając to, jak inne postanowienia uznawać za nieważne, czy też unieważniać całą umowę, będą brały pod uwagę fakt, że bank powinien odczuć to, że dopuszczał się stosowania niedozwolonych klauzul w stosunkach z konsumentem. I to powoduje, że teraz, kiedy będziemy interpretować zapisy umowy, jak również składać wnioski do sądu, myślę, że wszystkie kancelarie będą się opierały na tymże wyroku, wskazując, że bank powinien ponieść tego konsekwencje. A naprawdę jest mnóstwo takich postanowień i punktów w procesach, w których warto byłoby się oprzeć właśnie na tej klauzuli. Zatem, gdyby Państwo chcieli, żebym wskazała dokładnie zapis dyrektywy, którego to dotyczyło, czy też wskazała Państwu fragment wyroku, który dotyczy tejże materii, po prostu proszę napisać w komentarzach, a ja to zrobię. Gdybyście natomiast mieli inne pytania dotyczące umów kredytowych, czy w ogóle kredytów, które są zawierane i postanowień, które są niedozwolone, to oczywiście proszę o zadawanie ich w komentarzach. Ja będę postaram się odpowiedzieć na wszystkie zadane przez Państwa pytania. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.